Cześć, tu Elena i Waldek. Elena jest tam, bo będzie dzisiaj nagrywać. Bierzemy dzisiaj moich rodziców do Włoch. Pierwszy raz w ich życiu. Na urodziny mojego taty. 88. Słuchajcie, są najstarszą parą w Polsce, która właśnie wyrusza do Włoch. Pierwszy punkt programu. Zatrzymaliśmy się na obiad w Wiedniu. Skąd tu tyle ludzi? Są pierwszy raz w stolicy z kraju z zachodniej Europy. Wchodzimy do kościoła świętego Szczepana w Wiedniu. Kościół świętego Szczepana, a w zasadzie katedra poprawnie, jest jedną z największych budowli sakralnych w Europie. Ma 107 metrów długości. Niesamowite. Smakowało? Bardzo. Dawno nie jedliśmy takich smacznych rzeczy. Jak się wyspaliście w ogóle? Super. Tata chrapał trochę, ale... Jak się czujecie? Pierwszy wasz nocleg w Austrii. No tak. No. Wspaniale. Trzeba powtórzyć. Jesteśmy w parku miniatur w Klagenfurcie. Reakcja mamy. No jejku, to jest w ogóle, wiesz, też zapiera. No, z wrażenia. Naprawdę, no. Ależ piękne. Tutaj ludzi zatrudnili. Piękna, ale tu jest, wiesz, piękna. Tam Taj Mahal, zobacz z tej strony dalej. Italia. Wjechaliśmy do Włoch. Słuchajcie, jesteście 1100 km od domu. Ojeju. A to jeszcze nie koniec, no tak? Nie. Ale no. Jeszcze tak daleko od domu nie byliście. A no skąd? Ale ile oni musieli się na tych skał nakopać, żeby to przekopać taką trasę. Tak. Ale zobacz, jakie cudne. No. Profili. Kościółek, no super, no tak tutaj mieszkać. Dookoła góry, jejku. Będziemy wracać do tego. Oddychajcie włoskim powietrzem. No dobrze, jakie pierwsze wrażenie? Coś pięknego. To samo. Błoto. Krema. A pistacio, to pistacio. To w formie. A, myślę, ma krema. Troppo perfetto. To jest ta milicja. Per me? Allora. No tak, ale tak, ojejku, no na wyciągnięcie ręki, dosłownie. I masz tu góra, tu stoisz, A tu jaki szczyt wielki, o. No nie, niesamowicie.
Jesteśmy w Lido di Jesolo, jednym z takich bardziej znanych kurortów we Włoszech nad Adriatykiem. I moi rodzice są pierwszy raz nad innym morzem, w sensie nie nad Bałtykiem. Odpoczynek pod palmami. No. Nie no, nie w Afryce. W jakim kraju palmy są? Nad Morzem Śródziemnym. Ależ pięknie. Cała plaża w parasolach. Mamo, Adriatyk. No właśnie, chciałam sobie parę muszelek. Patrz, każda inna. Śliczne. Ten kawał morza. A tu w tą stronę to też ładne parę kilometrów. Tak, leci. Cały czas Włochy. Dini, to może takie szare, brudne jakieś, a tutaj no to jest czyściuteńka woda, jak z kranu, to że słona. Jesteście w Wenecji. No i dotarliśmy na plac Świętego Marka w Wenecji. To jest Bazylika Świętego Marka. Co dalej? Gdzie idziemy dalej? No możemy tu gdzieś pójść na jakiś apero. Nie za ciasno? I co? To gdzieś tu było. No oczywiście we Włoszech będziemy pili apero. A moi rodzice będą pili Birra Moretti, to jest. Tak? Aha, no tak. Ale bardzo dobre, bo już próbowałam. To włoskie piwo, Birra Moretti. Możesz być z kijami. To powiedzcie, co to wczoraj było w ogóle? Jak to, co to wczoraj było? Gdzie ty byłeś? Gdzie byliście? No w Wenecji. Płynęliśmy wodnym tramwajem. No, o. Nie za dużo ludzi było? Ojejku! Ludzi nigdzie nie brakuje. Tłumy ludzi, nie no, ale wyjątkowo, no przecież prześnie było można... Ta. No tak setka, to jest, jak się z całego świata zjeżdżają. Setka kawiarni czy restauracji, wszystko pozajmowane i trzeba było czekać na miejsce, żeby coś zjeść, wypić, no. No dobrze, to dzisiaj musimy tam jeszcze raz pojechać. Nie wiem, czy chcecie w ogóle, może zostaniecie w hotelu. No tak, pewnie, to po to ja przyjechałem, żeby w hotelu siedzieć. Burano. Tak, jak słyszeliście, przypomnieliśmy. Na Burano. Będziemy oglądać domki kolorowe. Tak. Nie wiem, jak się płynęło? Jak się płynęło? Super. Długo. Długo. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować, że tak długo płynęliśmy. A przestań, no widoki były wielkie. No.
co mówiłabym, właśnie te sznurki i... Kaloty wiszą. No wiszą tam, to, tak jak właśnie ty powiedziałeś. Kaloty wiszą. Cisza, spokój. Bez samochodu, bez niczego. Na wietrze wszystko się słyszy. Albo sprzedaje się. Chciałam sobie z... buty się suszą na okiennicy. Jesteśmy na wyspie, na której nie ma w ogóle samochodów. Nie ma, żeby tu samochód jest. No to właśnie jest ulica główna. No tak, i tam wszystko tam poszłam, ale ja mówię... Muszę te kolory. Każdy ten inny, nawet jeden piętro, inny kolor, góra inny, te okna śliczne. Ale nie można tego wyrazić, jakie to jest piękne. No. Ma esatto, ma se c'è un'isola. C'è un'isola per fare una cosa. Ma vedi, buco la facciamo più. No, bo takie wiesz, takie drzwi, ale to zobacz, każde drzwi zasłonięte, o, wchodzisz. Tak. Ale mimo wszystko to jakoś tak, nie. Nie, do zamieszkania to absolutnie. Jesteśmy na wyspie Burano, która słynie z kolorowych domków i jemy teraz, co to tu jemy? Tam, nie wiem. Jakiś lunchyk. Pijemy oczywiście Aperol. No bo to tutaj jest obowiązkowo, że się skupimy, jemy, tak, to był początek. Jemy to, co Elena tutaj wymyśla, Cicchetti bacala. A jak w ogóle Burano? Miejscowość? No już się zachwycała, nie, no jest piękne. Inne po prostu, tak, inne, no super. Duży ruch samochodowy? Nie ma. Nie ma samochodów, nie, no właśnie inny, no tak jak mówię, nie ma samochodów, a zamiast samochodów parkują w kanale łódki. Tam łączy się z jakimś tym, nie, no wiesz co, podaczek. Po zwiedzeniu Burano wróciliśmy do Wenecji. O. Jesteśmy w bardzo znanej pizzerii w Wenecji. Będziemy degustować pizzę. A póki co birra Moretti. Buongiorno Moretti. Skrajność ze skrajności, jak to można powiedzieć, się wychodzi. Bo... Jesteśmy w Bazylice Świętych Jana i Pawła. To jedna z najokazalszych świątyń w Wenecji. Po drugie ma Aperolu, to lepiej nie wchodzić. Hello, my darling. 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 H
Wybaczcie mój niezbyt fajny wygląd, ale jest 7:30. Ale ważne jest to, że dzisiaj jest 2 maja i to jest dzień, w którym będziemy obchodzić 88. urodziny mojego taty. I to już od samego rana na śniadanie. Co to jest napisane? No nie. Ale mają pomysły. Ja nie miałem takiego. Po śniadaniu pysznym, nadal jesteśmy niewyspani, przechodzimy do oficjalnej części urodzin mojego taty. Włoskim tak zwyczajem będziemy pić na śniadanie prosecco. Jesteśmy trzeci dzień na placu Świętego Marka i dzisiaj jest deszczowo. Nie wiem, co tam tata naskrobał, że akurat na urodziny 88. Nie, dzisiaj mamy bardzo rzadko spotykany deszcz we Włoszech. No ale cóż, stoimy w kolejce do Bazyliki Świętego Marka i wygląda to tutaj bardzo, bardzo przyjemnie, pod warunkiem, że się nie stoi na końcu kolejki. Udało nam się wreszcie dostać do Bazyliki Świętego Marka. To niezapomniane wrażenie być tutaj. Niewyobrażalnie piękne. Nie tak piękne jak takie, no nie wiem jak to nazwać. Ojej, tu. Ale tu też te krzyże, te figurki, no coś niesamowitego. Jesteśmy w kawiarni Florian. To jest najstarsza kawiarnia. Na świecie? Albo w Europie. No, ale najstarsza. I to jest otwarcie nastąpiło w 1720 roku. Zamówiliśmy kawę. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. W ogóle jak to kawiarnia, to jak w pałacu. No. Pięknie obrazy. Vai. Torno.
A tak kawiarnia Florian wygląda na zewnątrz. Mnóstwo tu ludzi, ale klimat jest niesamowity. To moja kawa, a to moje lody. Mama próbuje lodów. Zobaczę, czy lepsze tam. Mama nie zamówiła lodów, bo po co? Nie. Patrzę, jak ja mogę tu się... Dobra. Bardzo dobra. Ja wyjdę pierwszy. Jechaliśmy na wieżę na placu Świętego Marka w Wenecji z mamą, bo tata został na dole z Eleną. A mama lubi wysokości i lubi widoki. Tak. Ale to takie malutkie. No i tam ludzie mieszkają? No. Na takim maleństwie? Tak. Wytrzymaliśmy parę minut na górze, bo no wiatr, deszcz, nieprzyjemnie. Coś tam zobaczyliśmy. Nie, no ale... coś tam, wszystko co potrzeba. Tak? Ale to ja do filmu wstawię nagrania z tej wieży z ubiegłego roku, kiedy była ładna pogoda. Żebyś wiedziała, czego nie zobaczyłaś. No i też dla taty, który został tutaj na dole z Eleną. Tam teraz nie wiadomo gdzie. Co tam? Pamiętajmy, że dzisiaj obchodzimy urodziny mojego taty. I to jest właśnie kolejny punkt tych obchodów. Jesteśmy na obiedzie w restauracji Da Gino w Wenecji. Jak, mamo, ta lasagna? No pyszna, no już powiem, że... Bomba. Kucha ta. O, bomba, widzisz? O. Taka się odejdzie. Smakowało ci? Smakowało. Ale muszę powiedzieć, że pierwszy raz coś takiego jem. Dzisiaj jest środa. Po trzech dniach zwiedzania Wenecji jedziemy dalej. Nad jezioro Garda konkretnie. Z przystankiem w Weronie. Hej tam rodzice z tyłu. Jak wam się podobała Wenecja? Co najbardziej? No wiadomo, te... Najgorzej. Przecież tak daleko jest ta Wenecja od nas. A, że nie, ale to jest nie na temat. Co najbardziej? No kanały, te tramwaje wodne, no i to miasteczko, jak to się tam nazywa, co byliśmy, te kolorowe domy? Burano. A, no, o właśnie, te Burano, no, super, piękne. Znaliście Wenecję z filmów, z jakichś opowiadań i czy tak sobie ją wyobrażaliście? No minimalnie, no kanały też pokazywali, ale nie przypuszczałam, urywki jakieś w telewizji, ja nie przypuszczałam, że aż to tyle. Uliczki piękne, wąziutkie, ciaśniutkie, tak, dużo kawiarni, restauracji. Wszędzie można coś, wczoraj jedliśmy pyszną lasagne, tak, dobrze mówię, i tak. Co? Super, dobra, wystarczy. Jesteśmy w Weronie, w przepięknej Weronie. Piękna pogoda. Domy piękne, ale są jakoś ciąg tych budynków, połączone wszystko, ale też na kolorowo. Delikatniejsze kolory jak tam, ale cały czas super, pięknie. I co? Pięknie. W życiu się nie spodziewałam, że ja będę takie cuda oglądała. Niesamowite. Ale siła detektywała tego wszystkiego. Olbrzymia. Jesteśmy wewnątrz tutaj murów ogromnych. Jakie grube. No strasznie. Sieńku. Jak być w Weronie i nie widzieć balkonu słynnej Julii Capuletti? Jędrna. Natchnieni miłością
Romeo i Julii. Ruszamy zwiedzać Weronę. Jesteśmy na głównym placu. Ellen, który kapelusz dla ciebie? Doszliśmy do Bazyliki Świętej Anastazji. O, wchodzimy do środka. Co to porównywać do naszego Dominikana? Te filary to wszystko. Wyjechaliśmy z Werony, żeby odpocząć nad jeziorem Garda. A jesteśmy konkretnie w Sirmione. Pasa Panasia. O, a to jak? Jakie to ładne. Tak już prowadzone, tak cięte. Taki scypelek, nie? Tak, półwysep. Taki półwysep, no. Jak to mówią, niebo w gębie. Pyszne. A to jest to samo, co wczoraj piliśmy w tej restauracji. Fantastyczne. Ja tam nie piłam, piwo. Ja tam wódkę piłam. A. Ale dobra, ojejku. No i tata przerzucił się z piwa na aperol, no tato. No i dobrze. Ty, zdradziłeś piwo? Piwo nie ma grzanego na tata. Grzanego nie ma. Tu ktoś idzie sobie, nawet nie można, tu nie pasuje jakaś prawurowa szybka jazda, bo tam oliwki rosną. Jesteśmy w Torri del Benaco, to ostatnia miejscowość przed dzisiejszym noclegiem, Malcesine. Conoscere il passato per costruire il futuro. Ale świetnie to słońce tam na tym. A tylko tak w jednym, tak. W jednym kawałku. No i co, moglibyście tu mieszkać? Bo ja wiem. Nie. Możemy tu zamieszkać? Tak. Jakby tu zakrzykliwy na... Zakrzykliwy. Wieczorem wyjść gdzieś, no to krzyki będziesz słyszał, ale tu się wydzierają strach. Słuchaj, ty, my za stare jesteśmy, żebyśmy zmieniali sobie, żebyśmy wybierali sobie, wiesz, miejsce do zamieszkania. Czyli stara zasada, wszędzie dobrze, ale w Polsce ale najlepiej. Tak, dom najlepiej. Ale to co, jedziemy do Malcesine czy do Warszawy? Nie, no dalej jeszcze. No i mamy czwartek. To nasz fajny hotelik, w którym śpimy w Malcesine. I jedziemy dzisiaj zwiedzać północną stronę jeziora Garda. Czy zatrzymujesz, tak? Tak. Zatrzymaliśmy się na chwilę pokazać rodzicom jezioro Garda.
przepięknie. A tam no, ludzie mieszkają, jakieś coś co uprawiają, pola, co to, to winogrona, nie? Tam. Widziałeś kiedyś coś takiego? Skąd mogę widzieć? Tu góry, gdzieś obejrzyj, no tu góry, zobacz, tam w środku. No. Ja wie, do niej czy nie obejmie całość, żeby na jednym zdjęciu było wszystko. Całe Włochy. Nie, tu ten. Esencja. Ten esencja piękna. Oj, pięknie. Przyjechaliśmy na taras widokowy z drugiej strony jeziora Garda. Ale jak wysoko. Jakie te domki malutkie. Ale pięknie to. No. Oj, oj, oj. Trochę wjechaliśmy, co? Juju. Tam jak jechaliśmy. Ale tu jeszcze, to prawie na górze jesteśmy. Ojeju. Niesamowite. A jesteśmy w sanktuarium Monte di Castello. Po drugiej stronie jeziora Garda. Co widać? Malczezinę, tam gdzie śpimy. Tam śpimy. No, troszeczkę tam zamglone takie. No nie? Wiesz co, zamglone, bo po prostu jest słońce, para. Już drugi dzień jesteśmy w Malczezinę, ale dopiero dzisiaj znaleźliśmy trochę czasu, żeby móc napawać się pięknem tej miejscowości. Jedziemy na Monte Baldo. Przejazd, tyle pieniędzy. Szybko. Ten zaraz poleci. Ale tu, ale tam w ogóle. No zamglone, widzisz? No. Ale znaczy jaka, też nic nie widać. Dzisiaj będziemy pływać statkiem po jeziorze Garda. Ciekawy jestem, jakie wrażenia. Na pewno wspaniałe, jak zawsze. No. Właśnie podjeżdża nasz statek. Podpływa. Podpływa. Podpływa, nie podjeżdża. No idzie na górę. Najpierw do Limone, a potem do Riva del Garda i potem do Malczezine. Jesteśmy w centrum Limone, a za nami jest, zobacz. Łaj, ale jakie, żeż, jakby tu z tych z dachów wychodziła ta góra. Pięknie, ale jakby na nas leciała, ojejku. A? Super. Polatajcie, ja się tu popalam. No. Dobra, a nie chcesz czapki na głowę? Nie. A słońce. No. Pasurujemy sobie pośród. Pośród Limony. Jesteśmy w sumie na głównym deptaku, ale takim pamiątkowym. No i też porty są kwiatowym. O, mama jest tutaj w siódmym niebie. No pewnie, no bo przecież te kwiaty są przepiękne. A to jest tak prowadzone, tak obcinane.
Dałaś radę? No pewnie, powoli, ale... Uuu, ile tu leży. Ale tu jadę. Niesamowicie. No, muszę tutaj siedzieć. Pięknie. Rego. Jak sobie zobaczycie do kalendarza, to dzisiaj, 5 maja, są imieniny Waldemara. To właśnie moje imieniny i to jest właśnie imieninowy poczęstunek dla wszystkich. Czyli lody limone z likerem limone. Bo miejscowości jesteśmy w limone. W limone. Tak. Dobre, bo zimno. A, tata lody dostał. O kurczę, zapomniałem. No dlaczego? Ale to postaw tu, niech to się rozpuści. Wypijesz. Nie mogę ci odwolić. Wypłynęliśmy z Limone i kierujemy się do Rive del Garda, na samej północy jeziora Garda. Dobry, jak podróż? Dobrze, super. Riva del Garda. I tak nie zapamiętam. Ale mówię, przyjdź na stolikach te wasze picie. Nie, Aperol. Aperol. Aperol Spritz. O, tu jaki fajny też statek. No i to jest początek jeziora Garda. A tu przed nami wieża zegarowa, zabytkowa. Ale i wszędzie stoliki, wszędzie... Gdzie siedzą, proszę bardzo, opalają się. A zobacz, co za wami jest. Nie wiemy, ile schodów jest na górę. Ale na pewno są tam dzieci. To się chyba spada. Ojeju. Ojeju. Oła. Oła. Warto było. No zobacz. Nasz statek tam stoi. A ten jaki tu fajny. Jakiś z bocznymi. Italia? Tak. A gdzie ta? Jakbym... Juhu! Tak jest. Chodź, zrzucimy to komuś na głowę. No przestań coś. O, nie, przymocowane. Akurat tu idzie pod nami ktoś z tacą. Ale te góry piękne. Tam jaki domeczek o na górce sobie. No, to piękny ten żółty tam. Tak. Cudeńko, cudeńko. Naprawdę, że się chce krzyczeć. Mama dała radę. No. No. No i słuchamy. 162 schody. 162 schody. No i bardzo dobrze. A widok? Ale no widok to jest w ogóle obłędny. Trzeba było wejść. Obłędny, tak jest. Polecamy, wszyscy do góry. Tak, patrzymy tam. Tam jest tu siedzieć. W Riva del Garda wypiliśmy pierwszy raz drink limone. Limoncello Spritz. A, limoncello Spritz. To nie Aperol, tylko limoncello. I tak zasmakowało mamie, że zamówiła sobie drugą jeszcze po piwie. Po piwie, najpierw piwko, a później tak. Tam jakieś limoncello. Limoncello Spritz, tak. To taki coś jak Aperol, tylko bez Aperolu, tylko z limoncello. No i kwaskowe tak. Właśnie, zimne, tak. Bardzo dobre.
te, no wczoraj były takie tam na tym deptaku, co szliśmy, takie potężne. Jejku, ale niesamowite, przecież to prawie do nieba idą. No. A jakie grube tutaj. Ale żółte maki, nie widziałam żółtych maków, tylko czy, a to są maki. Tak. Ale jakie żółte, białe, to jest piękne, co to jest, to podobne takie do... Ależ jakie cudne. Ależ jakie potężne. Jejku. Ale to jest. Jejku. Super, o jak to. Czekamy teraz na statek do Malczezine. Wracamy do naszego hotelu. I będziemy świętować moje imieniny. Tak jest. Będziemy wódkę pić. Tak. Ja będę pił Aperol, bo jesteśmy we Włoszech. A ja wódkę. A dobrze. Będzie tradycja polska, ale pomieszana z włoską. A włoską wódkę. A dobrze. A no to już spoko. Jesteśmy z powrotem w Malczezinę. Wyjechaliśmy stąd o 9 rano, teraz jest 17, czyli wróciliśmy po 8 godzinach wycieczki. Tutaj jedliśmy wczoraj. Zwiedziliśmy Limon, tak? Tak, bieg dla mnie, to jest miejscowość przepiękna. Dlaczego? No kwiatów dużo, przede wszystkim kwiatów, te owoce, te cytryny, pomarańcze, limonki. Fajnie. No i co, wracamy do hotelu i mamy jeszcze dzisiaj w programie ten zamek. Tak jest. Ponieważ mama lubi się wspinać, zabraliśmy ją na kolejną wieżę ze schodami. O, jeszcze? No nie. Ale warto. Zobaczysz. No i co powiesz? Zobacz. No pięknie. Zobacz. No tu właśnie. Gdyby nie wygląda tak wysoko, a jednak wysoko. No. No i co? Popatrz. Wyjeżdżamy. No wyjeżdżamy. A hotel super. Słuchajcie, mieliśmy tak fajny hotel z oknami na jeden z takich fajniejszych placyków tutaj w Malczezinie. Tu sobie urządzaliśmy wieczorki. No super, super. Miejscowość tak piękna. Właśnie to wygląda. Naprawdę super. No czekamy, czekamy na ciebie. Ostatni pasażerze. Ja nie wyjeżdżam. Zrobiłaś zdjęcia tam z góry? No, zrobiłam. No słuchajcie, no musimy jechać. No. Niekoniecznie. Trzeba iść wrzucić pieniążek do jeziora, żeby wrócić. Dużo, dużo pieniędzy trzeba. Niedziela. Warszawa. 7 maja. Jesteśmy pod domem rodziców. 12 stopni. Zabieraliśmy tydzień ponad temu. No i marzniemy, no. I do następnego wyjazdu do Włoch się żegnamy w takim razie. Ale jak było? Warto było pojechać? No Jezu, super, super, super. Super, super, jeszcze raz super, jeszcze raz super, jeszcze raz super. Powiedziała Jaczka. Dziękujemy pięknie za wszystko. Za udaną wycieczkę. Pewnie. No, Stasio? No mam nadzieję, że Włochy wam się podobały i będziecie chcieli z nami tam jeździć. Dobra, bierz któreś. Ciężkie. Masz to. No. No dobra. Super, super. No. To do zobaczenia we Francji. Pa, pa. No, pa. Przyjeżdżajcie jak najszybciej. Jedziemy. Co tak długo?